to dzień dla Wilkowej nastał wielki i pamiętny. Oficjalne uroczystości odbędą się za tydzień w katedrze diecezjalnej, jednak nie mogłem nie przyjechać i nie podzielić się dobrą nowiną tu, gdzie ona największe pokrzepienie serc i radość przyniesie. Oto bowiem z Watykanu nadeszła wiadomość, iż Ojciec Święty zatwierdził kandydaturę syna tej ziemi, dziecka tej wsi, powszechnie kochanego i szanowanego proboszcza Piotra Kozioła na godność biskupa pomocniczego w naszej diecezji. Zawołać. Panience Przenajświętszy, niech będą dzięki. Doczekała. Może pani sobie trochę lepiej posiedzi. To ja jednak męża zawołam. Nie ma czasu. Koncert przecież zaraz mamy. Ale jak w takim stanie? Musimy wystąpić. Wczoraj ksiądz biskup osobiście mnie o to poprosił. Też ksiądz biskup dzisiaj dopiero przyjechał. No. Nie ten. Biskup Piotr Kozioł. Co się stało? Mszę skrócili? Nie, tylko nowina taka, żeby od razu... Co się stało? Brat twój Kozioł biskupem został.